dobrze, dobrze, teraz jest dobrze. Dobra. Dobrze, 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 dobrze. O, pięknie. Haj, panie formalik. Nareszcie mam zaszczyt pana poznać. Haj, hołeno, dzień dobry. To jest moja siostra. Musimy panu bardzo podziękować. To nie mnie. Bez pana, ale pan to załatwi. To nie mnie, to tam ci są ważni. Tam, tam. Naturalnie. Jeszcze tam stawiają macerę. Ja też muszę się przecież coś pokazać. I chcemy wam powiedzieć, z głębi serca, z głębi serca. Tego nie można wyrazić po prostu. Nie można, nie można, nigdy nie potrafi, nikt nie potrafi użyć tych słów właściwych w takim wypadku. A my już nie, my już zapomniały Polski, bo my już w Polsce nie były ile lat? 60. 60. I have my great-grandfather here, my grandfather, my brother and my brother. And my father. By the way, I have the to communal. Say, we are sisters. Yes. And we are in the communal grave. No to ja się przedstawię. Ja jestem Genia Dąbek. Urodziłam się w tym mieście. Żadno było małe miasteczko. Ale bardzo ładne miasteczko i czyste miasteczko. W tym czasie województwo krakowskie. Cudowne życie jest. Dla Żydów specjalnie. Żyli w zgodzie. Nie tylko w zgodzie, ale było kulturalne życie. To jest moja mama i mój ojciec. To jest zaręczynowe zdjęcie. Wujek Leon, to jest jego żona, była Czeszka. Bardzo miła osoba i bardzo ją lubiłam. Zaręczyli się rok przed wybuchem wojny. Ty masz swojego Naśka. Twój najmłodszy. Tak, mój najmłodszy brat. Ty masz Adelę. Jest. Boże święte. To jest mój brat w środku. Tak. Ja wiem. W sobotę jak było ładnie, chociaż nie umiałyśmy bardzo dobrze pływać, ale szło się nad Dunajec i wszystkie dziewczęta, nasze koleżanki, bawiłyśmy się. Było naprawdę bardzo przyjemnie. Albo się chodziło na spacer na kolejową ulicę, pamiętasz? Była nasza kolejowa. Tak, to jest ulica kolejowa. Później na pana Piłsudskiego, po śmierci marszałka, prawda? Tak, tak. Przed wojną. No. Tutaj mieszkał Majlach Salpeter, miała biuro adwokackie tutaj, a tutaj był Krukowski, ten tak, stary Krukowski. Krukowskiego dom, zgadza się, został jeszcze do dzisiaj właśnie. A potem mieliśmy tutaj aptekę, na rogu była apteka. Tak. Nie wiem, czy panie pamiętają aptekarza, który kierował tą... Żabeciński! My pamiętamy jego, bo jak był, mój wujek był chory w bunkrze, on nam posyłał medycynę. Pan, który się nami zajmował, on przyjechał do niego. No bo on to był jedynym aptekarzem praktycznie w całym nie, rejonie. Ale nie wydał go, nie powiedział nikomu. Nikt na temat pana Zawadzińskiego nie mógł powiedzieć marnego słowa. Tak. A to był ten nasz dom, gdzie myśmy się urodziły. Genia, your mother and I were born, right? At that time there was no hospitals, you know, you were born home. And this used to be the window from the kitchen. And when I was here the last time, the lady told me that it's still the kitchen. Now, here was the store, the bakery store, and the if you go in to the right was the bakery. I remember that Hania, not Hania, but her sister, and Mala and I, Franka was coming here, we were playing around the tree, from the same backyard under the same tree. And this is a funny thing, this is coincidental, that we were still alive. Could you imagine? There are 18 people left from this little town. And among them, we three survived. W 1939 roku od razu zaczęto separować Żydów od chrześcijan. Żydzi musieli nosić opaski Gwiazda Dawida. Jeżeli nie nosił to, to mógł zostać zastrzelony. Nigdy nie zapomnę to dziecko. Pamiętał, że musi nosić opaskę. Dwuletnie dziecko. Co było jego powiedzenie? Musiał się ciapi, włosa czapka. Kra była ta krawatka. Opaspa. Opaska. Ale był bardzo mądry, rozumiał. Bardzo mądry. Jak widział żołnierzy niemieckich, mm-hmm. to uciekał. Co ty mówisz? On rozumiał, że to jest niebezpieczeństwo. Yes. Niestety poszło razem z matką do Belzec. W 1941 roku Niemcy zrobili getto w Żabnie. W tych ulicach mieszkali Żydzi, tylko Żydzi. Zebrali Żydów z całej okolicy na Żabna. Ze wszystkich wiosek. I przywieźli ich do Żabna. Także co mieliśmy 600 Żydów w Żabnie, to się stało 5000.
W jednej izbie mieszkało kilka rodzin. I tu jest już w getcie 12-letnie dziewczynki, 13-letnie może. Mój brat Jole był naprawdę geniuszem. Chodził na Politechnikę we Lwowie. To był u Goldmanki w sklepie. Przyszli Niemcy, zabrali wtedy 7 ludzi. Ignaca Szwagra, Ruzi męża i Demyszygyny Duwyt i jeszcze kilku. I poszli do Jolka. Jolek mówi perszorzenie po niemiecku. To się go pytali, czym ty jest, co robisz? On mówi, studiuję. Studiuję. Co studiujesz? Politechnikę. Du studierst Politechnikum in Lemberg und du willst leben? Zaraz mu to powiedzieli. Ale myśmy to nie wiedzieli przecież. Wzięli go do Dąbrowy, jego i tych wszystkich innych. Kto mógł pojąć, że biorą zdrowych, młodych ludzi i strzelają? A jak wiemy, że go zastrzelili? Bo jeden uciekł. I on przyszedł i powiedział z powrotem, nie tylko, że... Nie mogę o tym mówić. Nie tylko, że ich zastrzelili, tylko maltretowali ich. Miał białe ręce. To mu połamali ręce. Połamali mu ręce. A później go dopiero zastrzelili. No jak można to zapomnieć? Oni taki ogóle... niewinny człowiek, co był taki dobry. Taki dobry. On nam chciał zastąpić mamusię i tatusia i wszystkich. Jaki ludzi. Każdemu. Było więcej takich. Ja nie chcę dopuścić do siebie tych myśli, ale coraz więcej przychodzą. Najgorsze jest to, że my wiemy, że jesteśmy teraz ostatnia generacja, co jest, byłyśmy świadkami. Pierwsze wysiedlenie, a pamiętam jak... Stałam przy drzwiach i widziałam jakiegoś człowieka lecieć i go zastrzelili. On leżał tam u was w ogrodzie, nosił taką niebieską koszulę. Najpierw Lewola chcieli zastrzelić, a później tatusia. To Lewol uciekł, ale to powiedzieli, jak ty nie przyjdziesz z powrotem, to zabijemy żonę i dzieci. Przyszedł z powrotem i naturalnie zastrzelili go. A później tatusia zastrzelił. Mamusia mi tylko opowiadała, że twój ojciec leciał na tym podwórku, krzyczał, schowaj się. I w tego zastrzelili. Potem jak tatusia zastrzelili i Lebola, to wzięli Lebolkę, żeby im dała złoto. I mieli te kańczuty, wiesz, te horsewhips. Bili ją, ona widna tak krzyczała. Później przyszli do mnie, wo haben die Juden das Geld und Gold? To ja mówię, ich hab kein Gold, ich hab kein Geld. Nie mam ani pieniędzy, ani złota. Mówi, nein. To mówi, na łóżko, że mi się przechyliła i zaczęli mnie bić kańczukami, you know. I nie wolno mi było, to się przewstydziłam, bo mi podnieśli spódnicę. Pewno. To później mnie wzięli do kuchni, przy drzwiach, u nas tam. Jeden mi trzymał, zdjęli mi majtki, bo widzieli, że się wstydziłam. To musiałam głowę dać, jeden mi trzymał głowę między swoimi nogami, a drugi mnie walił tym kańczukiem. I za każdym razem nie wolno mi było być cicho, musiałam powiedzieć, gdzie mam pieniądze. Mówię, ich hab kein Geld, ich hab kein Gold. Za każdym razem, za każdym uderzeniem. Później ten drugi mnie zaczął tak. Ten drugi mnie wziął między swoje nogi, głowy, w ten sposób. Znowu a drugi mnie bił. I znowu, ich hab kein Geld, ich hab kein Gold. Ale nie krzyczałam. Widzisz, ta fałszywa duma. Nie krzyczałam. Nie dał mi satysfakcji, żebym krzyczała, żebym płakała. Tylko za każdym razem mówiłam, ich hab kein Geld, ich hab kein Gold. Później ten trzeci mnie miał bić. To sobie myślę, wiesz, miałam coś przytomność i mówię, co się tam na mnie? Usiadłam na podłodze. To mówi, wiesz, co by Rosjanie z tobą zrobili? No, jeszcze mi mówi tak. Widzisz, jakbyś nam zaraz powiedziała prawdę, hättest du gleich die Wahrheit gesagt, hätten dich nicht geschlagen, to byśmy cię nie bili, jakbyś zaraz powiedziała prawdę. To mówię, ich habe ihnen nichts anderes gesagt. Miałam coś pysk i odwagi. Nie wiem, gdzie. Nie miałam odwagi, nie, byłam głupia, nie wiedziałam, co robię. To mówię, schau dir mal an. Już znowu ona odpowiada. A później poszłam, to se usiadłam, jak już ten trzeci mnie, widzisz, to mówi, no die Felczoch schon nieder. Już upada. Zostaw mnie, to mnie już więcej nie bili. Później, hast du schein.
Und wo haben die Juden die schöne Stoffe, Materiały? To ja miałam, akurat miałam materiał na suknię dla mnie, co mi tatuś kupił, to ich hab Stoffe. To przyniosłam, z tej szuflady wyjęłam ten materiał, to mówi, ach nein, das kannst du dich halten. To możesz zatrzymać. Później mi mówi, und wo haben die anderen Juden das Geld und Gold? To ja mówię, die erzähl mich, ich weiß nicht, die erzähl mir doch nicht. Mówi, schau dir mal an, die freche Jüdin. Wyobraź sobie. W 42 roku obstawili całe miasto. To było nad ranem, może 5 godzina. Chodzili dom za dom, wyjmowali ludzi. Właśnie przyszli do mieszkania. Moja mama była chora. Tak. Weszli, zobaczyli tatusia mojego. Od razu kazali mu się ubrać, przygotować wyjścia. Mój brat wyskoczył z łóżka, bo się strasznie przestraszył, że wzięli jego ojca. Wysoki, miał 16 lat. Kto to jest? Pyta się ten oficer. To mój ojciec odpowiedział, to jest mój syn. Tak, to jest twój syn, to on też idzie. Mój ojciec strasznie zaczął błagać go, zostaw go. On jest tym młodym dzieckiem jeszcze. Mój brat zdjął z swojej ręki zegarek i mi go podał. Tu trzymaj to na pamiątkę. Żegnał się ze mną. Tam mojego ojca więcej nie widziałam. Słyszałam tylko potem, że zostali zastrzeleni koło cegielni. 40 osób wtedy zostało rozstrzelonych. Leżały trupy w ulicach i jeździli wozem i zbierali trupy. I zostali pochowani przez Judenrat. To była ta gmina żydowska na cmentarzu w jednym grobie. Ja pamiętam, jak zastrzelili 42 ludzi i władowali te trupy na wóz. Na wóz. I ja pamiętam te ciała z tą krwią. To ja widzę przed oczyma. Ja to mogę widzieć zawsze. To było już po śmierci mojego ojca. Obstawili cały rynek i wszystkich ludzi zbierali z ulic na rynek. To co ja widziałam? Ja widziałam kobiety w koszulach, dzieci nagie prawie. Gonili ich ci Niemcy z tymi swoimi bagnetami do rynku. I w ten czas pamiętam kolbą. On uderzył mamusię w plecy. Jak uderzył w plecy, to także ta kolba uderzyła mnie w głowę. I ja jestem ślepa na jedno oko od tego czasu. Na rynku była kuzynka mojej koleżanki. Miała dziecko w swojej ręce, niemowlę. To dziecko płakało, bo było widocznie głodne. Soldier, który pilnował nas, doszedł z kolbą, coś pomówił do niej, coś mówił, to widziałam, że się zbliżył. W jednej chwili tą kolbą uderzył to dziecko w głowę. I ta krew trysnęła do góry. Ona biedna nie wiedziała, co z tym dzieckiem zrobić. To dziecko było nieżywe. Trzymała to dziecko w ręce. Potem upadła na tą ziemię razem z dzieckiem. Płacze i krzyki, tego sobie nie można przedstawić. I ładowali tych wszystkich ludzi na traki i odwozili ich na stację kolejową. Teraz każdy myślał o tym, żeby uciekać z tego miasteczka. Moja mama, żeby ukryć te dzieci, postanowiła wysłać mnie do pewnego gospodarza, którego znała osobiście. Gospodarz na tej wiosce w Wieczychowicach zrobił miejsce na strychu. Dużo słomy tam było, mieliśmy wygodnie, przynosił jam jedzenie. No jak długo byłam z ciocią, to było wszystko w porządku. Byłyśmy tam kilka tygodni. Moja ciocia zadrasnęła sobie oko. Oko było, dostało zapalenie, musiała wrócić do miasta. Ja zostałam sama. I to mnie trochę dobiło. Wpadałam w taką depresję i płakałam dużo. Ten gospodarz miał młodszą córeczkę w moim wieku.
I ona zaczęła do mnie często przychodzić. W tym samej wiosce, gdzie ja byłam, to był też obóz pracy żydowskiej. Pewnego dnia nadjechały traki niemieckie i pakowali tych ludzi na traki. Gospodarz przyleciał do mnie z krzykiem: dziecko, ja się boję ciebie trzymać tutaj, ty musisz wyjść. A więc ta mała moja koleżanka strasznie płakała. Wzięła mnie za rękę i przechodzimy różne takie pola i ścieżki. I w jednej chwili widzę w jednym rowie, tam jest moja mama, moja siostra i moja ciotka. Wiem tylko, że krzyczałam i płakałam i rzuciłam się do tego rowu. She rolled all the way down to the bottom. And you know, we know that when she went to the cemetery, the hands twisted. I thought she had fainted. But everybody cried and were hysterical to be together. Wiedzieliśmy tylko, że to jest druga strona Dunajca i do Żabna musiałybyśmy się przewieźć na drugą stronę. Znaleźliśmy tam taką grotę i wzięłam tą mamę i moją ciocię i moją siostrę, żebyśmy spoczęły tam w tej grocie. Ja znam te okolice dokładnie, ja wiem, jak się dostać do Żabna, bo to były błonia, duże błonia i to było dobry kilometr dojść do Żabna. Ale ja się znam. Ja to spróbuję. Zasunęłam sobie spódniczkę, zaubrałam sobie chustkę na głowę i przebrałam się taką wieśniaczkę i pomyślałam sobie, może mnie nikt nie pozna. Postanowiłam dojść do tego promu. Dochodzę do promu, tam są dzieci, które idą do szkoły i zaczęły między sobą szeptać, że jestem Żydówka. Ten przewoźnik to słyszał i krzyknął: przestańcie te szmery, ja ją znam, ona jest wysiedlona z Poznania, ona tu mieszka z jedną rodziną. Ja się zdziwiłam, dzieci wysiadły, ja wysiadam i zwracam się do niego: skąd ty taką historię wyszukałeś? To mówi: słuchaj dziecko, ja cię znam, ja byłem dobrym przyjacielem twojego ojca, on mi zawsze dawał chleb, ale był też w piekarni i widział widocznie mnie. I mnie poznał. Co się stało? Ja mu opowiadam, że tam na drugiej stronie moja mama jest, ojca nie ma, ojciec nie żyje. Ale ja teraz idę do Żabna zobaczyć, co tam się dzieje w Tarnowie. Może pójdziemy do Tarnowa. On mówi: dobrze, to ja poczekam na ciebie tutaj. Do której? Ja mówię: ja nie wiem, o której ja wrócę. Nie bój się, ja będę czekał, aż wrócisz. Ja poszłam przez te błonia, dość bałam się dobrze naturalnie, ale nikt mnie nie widział. Wyszukałam dom Wawrzyńskich, ale poszłam z podwórza. Widzę pana Wawrzyńskiego, wychodzi z mieszkania i woła do mnie: dziecko, tu jest podwórze, ty musisz iść do frontu, jak zejść do lekarza. Panie Wawrzyński, pan mnie nie poznaje? Zdjęłam tą opaskę z oka. O rany boskie, mówi: dziecko, skąd ty tutaj jest? Skąd ty się wzięłaś? Ja mówię, opowiadam moją historię, jak to się złożyło. On mówi: no idź do środka. Wawrzyńska mnie zobaczyła, upadła na mnie, płakała strasznie. Strasznie płakała. Co się z tobą stało? Ja mówię: nic się nie stało, tylko mama jest tam w jamie, w takim grocie na drugiej stronie Dunajca i moja ciotka i moja siostra. A ja tylko przyszłam zobaczyć, co się tutaj dzieje, żeby widzieć, co mamy zrobić. W Tarnowie likwidują to getto. To idźcie do opatowca. Spakowała jajka, chleb, przyniosła mi buty, brała buty. Jest godzina 10 w nocy. Ja przychodzę do promu, przewoźnik czeka. Nie wierzyłam własnym oczom. Chciałam mu dać pieniądze. Dziecko, mówi, brony boskie, nie pokaż mi nawet jednego złotego. Nie chcę to widzieć. Przewiózł mnie na drugą stronę. Przychodzę do tej groty, nikogo nie ma. Zaczęłam strasznie krzyczeć i płakać. Pomyślałam, że może ich wzięto w międzyczasie. Jak zaczęłam krzyczeć i płakać, ktoś się odzywa: Genia, Nenusiu, Nenusiu.
słyszę głos mamy. One już też myślały, że ja zginęłam i postanowiły odejść i wyjść. Naturalnie spotkałyśmy się płacząc i witając się na nowo. Teraz wiedziałam, co mamy zrobić. Musimy iść do opatowca. Jest noc, mamy sposobność w nocy pójść wałem. Zaczęło świtać. Już zaczyna się widzieć sylwetki z daleka. No musimy się schować. Gdzie pójdziemy się schować? Zauważyliśmy snopki związane w polu. No to teraz to jest jedyne wyjście. Przechować się w tych snopkach. Ja byłam z moją siostrzyczką i mama osobno. W jednej chwili słyszymy kroki. Jakiś młody chłopak nadchodzi. Miał na pewno jakieś 18-19 lat. A kto te snopki zrujnował, mówi tak do siebie. I w jednej chwili widzi moją mamę. A co ty tu robisz? No jak my widzimy, że już widzi mamę, to myśmy też wyskoczyły z tych snopków. I okrążyłyśmy go. Co ty takiego widzisz, mówi, mama mówi do niego. Widzisz ludzi. No ja widzę, że to są Żydzi, chowacie się. No tu was ktoś zobaczy. Wiecie co, ja was zabiorę ze sobą, ja tam mam, schowam was do stajni u mojego gospodarza. Już było szarawo, już dzień nadchodził, zaprowadził do tej stajni, postawił drabinę i kazał nam się wdrapać tam na stryszek taki mały, poddasze. My byliśmy szczęśliwi, bo musieliśmy sobie wypocząć. Dosyć tego było poniewierania się. Siedzimy tam spokojnie, już jest już dzień. Słyszymy pukanie, on nadchodzi, przynosi nam mleko i chleb. Nie do wiary. Nie do wiary. Mama mówi, że to jest cud świata, jakiś anioł to jest. To zeszedł, spokój, spaliśmy. Spaliśmy, brakował nam ten sen, ten wypoczynek. W nocy znowu przyszedł i przyniósł nam znowu jakieś potrawy. Siedzieliśmy tam 2 dni, było nam wygodnie. I teraz mieliśmy zamiar pójść dalej. Wieczór słyszymy, ktoś drapie się na tą drabinę. Powoli, to są nie kroki tego chłopca, ktoś inny to jest. Czekamy, czekamy, czekamy. Widzimy głowę innego obcego chłopca, młodego, młodszego. Aha, mówi, to on tutaj se sprowadził Żydów. Teraz wiem, co on się tutaj stale pokazuje i nosi mi tutaj do stajni różne rzeczy. Podpatrzyłem go i widzę, że miałem rację. No to dajcie mi wasze pieniądze i dajcie mi złoto, co tylko macie. Mama wyjęła 500 złotych z kieszeni i mu daje. Resztę miała schowane. Nie masz więcej? Nie, nie mam więcej. Do ciotki się zwraca. Nie masz więcej? Ty nie masz pieniędzy? Ciocia też tam miała coś, dała mu też. Obrączki zdjął. Dochodzi do mnie, ja miałam zegarek, który mi mój brat zostawił przed tym, nim wyszedł, nim go zaresztowali. Na pamiątkę zjął mi ten zegarek. Mówię, proszę go, ty nie opowiadaj mi historii, daj mi ten zegarek. Dałam mu ten zegarek. I odeszedł. W noc nad ranem przychodzi ten nasz chłopak, nasz kochany chłopak. I mówi, musicie odejść, bo on już teraz tutaj wojuje. On sprowadzi Niemców. Musicie pójść. No myśmy spakowali, on cicho nas wyprowadził. Pokazał nam drogę do wału, stąd. I idźcie wałem, dojdziecie do opatowca. Noc się robiła, więc Piotruś, Piotruś, ktoś woła z chrustu. Stanął. Piotruś, poznałeś mnie? No pewno, żem cię poznał. To był Dufciu Rottenstein, który pracował u pani Wolfowy w piekarni.
Żadnie. Ale zaraz go wujek poznał i mówi, ja tu mam takich ludzi. Piotruś, chcieliśmy się przewieźć na drugą stronę. I to bezwarunkowo, jak cię proszę, przewieź nas. Bo Pieter Heleniak. Tam wujek Janek jest, bo Pieter przechodził codziennie do Opatowca szukać ludzi, czy ktoś z rodziny przyszedł. I naturalnie myśmy przyszli. No i postanowił nas wszystkich wziąć. W nocy na łodzi przedostaliśmy na drugą stronę. Jak wujek upadł na kolana, jak tak płakał, och Boże, tak rzewnie płakał, tak wszystko zgubił przecież, tą żonę swoją, wszystkich. I wiedział, że tylko jedno, jedyne teraz tu jest, ta siostra jeszcze mu została. I dwie. Wszyscy płakali. I tam naprzeciwko, poza stodolą, poza wsią, przeprowadził ich wieczór do domu. Ciotka się jedna złościła. Mówi, aleś nam napytał tu zmartwień. Wiesz, że tu jest policja, że tu jest tyle, mówi, sąsiadów drańskich naokoło, że za gęsto mieszkamy, ciotka krzyczy, złości się. Ale wujek mówi, ale wiesz, że to są ludzie? Gdzie ja te dzieci na noc teraz wyprowadzę? Biedny Pieter. On myślał, że za 3 miesiące się wojna skończy. Wojna się przeciąga przez 2 lata. Przez 2,5 roku. Wyszykował im w mieszkaniu, bo na noc mówi, kto tu przyjdzie. Przespali się na tego, ale już na rano byli w stodole. Piotruś pojechał po nowych. Przywiózł takiego pana Isera, przywiózł Leona, brata, przywiózł Janka, kalby się nazywali, bracia, pani Wolfowy. 9 osób. Przechowani byliśmy w stodole. W stodole został wykopany dół na 8 osób. Zrobić bunkier, tak, ja się to za bunkier, ale dół na 8 osób. I tam chowaliśmy się przez takie 32 miesiące. Jakie warunki tam były, to nie mogę wam nawet wytłumaczyć, bo nie możecie nawet zrozumieć. Zima, lato, jesień, wiosna, to było wszystko jedno. Myśmy tam musieli żyć, za deskami, w stodole, zimno, wiatr, mokro, deszcz. Ale jak szedł Gudek szybko, to się momentalnie znalazł na podwórzu. I babcia wyszła, przestraszona, i mówi, panie, co panu mogę użyczyć, co panu? Bo jasne było, że przyszedł zabić nas wszystkich. Bo tak wpadał i jak tylko znalazł Żydów, momentalnie wszystkich strzelał w kolei i palił całe zabudowanie. I on mówi, babcia, przyszedłem do ciebie pożyczyć koryta na świnie, bo to był, on był rzeźnikiem. A babcia mówi, to w stajni tutaj, panie, stoi to koryto. Koryto ciężkie, bo to takie rzeźbione z pnia drzewa. Ledwo dźwignął, ale wziął na ramię i poszedł z tym korytem. A ja się tak przestraszyłam w domu, że zemdlałam w mieszkaniu. Tutaj. Na drugi dzień była taka wizyta, szukali bydła, świni, to chowali ludzie. Więc poszedł do tej stodoły Niemiec, co oni siedzieli tam w tym ukryciu, a Niemiec chodzi, straszy tam po tym, chodzi po tym sianie, po tym całym, co oni siedzieli. I pikuje piką. No to się usuwali od tej piki, bo pika tam na spodzie szła, więc jeden podłożył rękę i trzymał to. Podobnie, że mu to przebił, ale nie krzyknął. Trzymał tą pikę, żeby nie poleciała tam naraz, bo by przecież się wykazało, że tam jest puchto.
No i jakoś tak, że wujek go jeszcze zagadywał na tego, że mówi, panie, nie ma, to jest takie, no, nabite słomy w ogóle. Gdzie, panie, to przecież, gdzież bym to przechował w ogóle? A tam było 9 ludzi. No. Takie różne sprawy były. Jak coś podsłuchiwali ci sąsiedzi, to wujek takie stado gęsi przeganiał batem. Krzyczało wszystko. Pies szczekał ogromnie, Nero. Był uwiązany tam koło nich. To jak tylko jakieś coś. Chodzili jacyś tam, bo byli tacy, co z karabinami chodzili za stodą i szukali Żydów. Że jednak coś chodziło, że Żydy są. No. Bo jeden mówi, gdzie te Żydy? Za stodą. Pies szczekał straszliwie, wujek puścił go. Trzymaj se tego psa, krzyczy, bo ci go zastrzelę w pierony. Latem było tak gorąco, że pchły z nas zjadły, a zimno było tak zimno, że nie można było się zagrzać. Nie można się było umyć. Przepraszam, do toalety nie można było iść, bo było wiadro i każdy musiał iść tam. I to wiadro się musiało wypełnić w nocy. I ile razy to wiadro się odwróciło i to wszystko się wylało. Możecie sobie wyobrazić, jakie to są stosunki i nie można się umyć. A jakie były warunki? Te, jak się mówi, że zwierzę. Miały lepiej. Miały lepiej. I do tego byłaś głodna. Stale. Chociaż nasz, ten pan, co nas przechował, był aniołem i on robił, co mógł. Ale on musiał także się bronić, żeby nikt go nie widział, że przynosi jedzenie. Także jak przyszła wiosna, to nie było dosyć jedzenia i on nie miał pieniędzy kupić. A myśmy nie mieli pieniędzy, bo mamusia tylko co mogła zabrać, to miała kilka klejnotów. On nie mógł tego sprzedać, bo jakby sprzedał, to by ktoś ich wiedział. To się musiało się schować to wszystko. Jak była taka straszny mróz, to braliśmy ich do mieszkania, do pokoju. Był piec kaflowy kuchenny i tam palili w piecu 35 stopni mrozu. To by nie wiem, jak oni by tam przeżywali w tym. To było takie ryzyko, bo przecież przychodzili Niemcy wynajmować mieszkanie. W ogóle no, rozmaite rzeczy się działy. A my strachem jednym, jeszcze mama moja, wiecznie trzeba było mleć i piec chleb. To ja z ciocią taką, co nie podnosiła prawej ręki do góry, chodziłyśmy do takich ludzi biednych, co mieli żarna jeszcze im nie wzięli. Całe noce mielałyśmy to, tą żarnówką. Ciotka, bardzo ją ta ręka bolała też, a ja byłam taka 15 lat młoda, że nie miałam siły. W ogóle tylko płaczę i mówię, zamordujesz mnie, zamordujesz mnie. Bo trzeba było na rano, rozczyniony był, a na rano wymieszać te dzieże chleba, ciasta. No i mamusia to piekła wiecznie, tylko ten chleb piekł. O posiłkach to mogę tylko powiedzieć, że to był anioł z człowieka, że on się tak poświęcił. On umarł zeszłego roku. Bo kontyngenty były, on miał dużo. Ale tak, że Niemcy wybrali, że nie mieliśmy co jeść. Wszystko. Przeznaczone było tyle i tyle ma odstawić rolnik. I nie było, nie było. A tu było restauracja, kupę ludzi. No. I to młodych, co potrzebowali jeść. No. Ja byłam dzieckiem. Jak każde jedno dziecko, co ma 7 lat. Tak? Ja się chciałam bawić na polu. Ja widziałam inne dzieci przez te szpary w stodole. Ten pan, co nas przechował, miał siostry i brata, co mieli dzieci w moim wieku. One się bawiły na tym podwórku, a ja nie mogłam. To mamusia mówiła tak, biedne dziecko.
nie latałby sobie tutaj. Taka sześcioletnia dziewczynka. Straszne. Oczka miała takie wystraszone, że jak patrzyłam na nią, to żyło, to widziało. To widziało te nieszczęście tych Niemców. Płakać na głos nie wolno, krzyczeć na głos nie wolno. Musiało się zrozumieć, ja musiałam rozumieć, że nie wolno mi mówić głośno. W 1944 roku, kiedy Niemcy się cofali, to rzucali ogniste bomby na koniec tej wsi. Z jednej strony i z drugiej strony. Szli Własowcy, Ukraińcy. Krzyczeli tutaj już od samego przewozu, szli na wał. Czekaj, Polaczku, ja ci pokażę. Ludzie, kto ucieka, ale kto był blisko, to kolbą w ciąży zawił taką matkę od 7 dzieci. Straszne rzeczy. Zaczęło się wszystko palić i po największej części stodoły. Cały rząd stodu, nasz dobry Pieter, nasz opiekun, przyleciał i zaczął krzyczeć. Bójcie się Boga, nie chcę, żebyście się spalili żywcem. Proszę was, wyjdźcie. Coś, co będzie, to będzie, ale wyjdźcie. W pobliżu było zboże, wskoczyliśmy do tego żyta. Pamiętam, te kłosy były takie ciężkie, że się aż uchylały. Było nas 9 osób. Jeden z moich wujków wtedy był już chory i drugi wujek go nosił na plecach swoich, na klęczkach. I myśmy uciekali, już wszyscyśmy uciekali, ale strzelali z karabinów maszynowych po wsi, tylko liście leciały z drzew. Wszyscy uciekali do lasu. I niektórzy ścieżką uciekali też i niektórzy zauważyli, to zboże było podeptane. To jeden słyszeliśmy, jak jeden mówi, popatrzcie, co się stało Pietrowi. Konie podeptały mu to zboże. Nie widzieli nas, po prostu nie widzieli nas, a myśmy patrzyli się w ich twarze i oni nas nie widzieli. Kilka godzin potem się wszystko uspokoiło, Niemcy się usunęli, ale nasza stodoła istniała. I myśmy widzieli to, jak ten wiatr zmienił kierunek i poszedł na drugą stronę. Dwie stodoły się uratowały, jedna z tej strony, która właśnie po prawej stronie, gdzie wiatr się odwrócił i uratowała naszą stodołę. Już jak ten front szedł zawisły, taki od Korczyna, coraz bliżej, tośmy taką nadzieją żyli, że może to się skończy i skończyło się. No, jak myśmy im powiedzieli i wyszli, to tak jak te pijany, co wychodzi na duże słońce czy jak. No naprawdę, byli jak oszołomieni, ale po cichutku wujek wszystkich zebrał na furmankę i zawiózł ich do domu. Thank you.